Zobaczcie, jaki fajny samochód. Bardzo mi się podoba ten jego bok. Tak fajnie zrobiony. A tam Andrzej z juniorkiem na spacerze obserwuje drzewa. To drzewko oliwkowe. Coś ty. Oliwkowe? To są te orzeszki laskowe, zobacz. Ale dziwne mają liście, takie jak... No trochę inne. Takie trochę inne te liście, to prawda. O, ten kwiatuszek ładny. Ale jaki ładny. Bardzo ładny. To taki egzotyczny, nie? Ładny. O, tam coś lata. Co to było? Może wiewiórka. Ptaszek. A ptaszek. Mały, z takich małych jak kolibry. No. Zobaczcie tu też jakie owoce dziwne. Nie wiem co to jest. To jest jakieś, też już przekwitło. Zobaczcie, bo to już jest ta pora roku, gdzie kwiaty też przekwitają, ale też mają takie fajne owoce. Andrzej jedzie do Polski, później jedzie do Norwegii. Oczywiście wakacje już mu się kończą, jedzie do pracy. Wysłałam dużo CV i zobaczymy, czy taką pracę, jaką bym chciała mieć, czy będę miała, czy mnie tutaj zaakceptują z moimi papierami z Polski. Jeśli nie, no to będę szukała takiej gorszej pracy. Niekoniecznie w moim zawodzie, albo w moim zawodzie drugim, czyli fryzjerstwo albo fitness. Najpierw składałam papiery związane z psychologią. Złożyłam papiery do szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem, z Aspergerem, z zespołem Downa. Do przedszkola też złożyłam papiery jako asystent nauczyciela. Mój dyplom idzie, jest w drodze ze szkoły. Wysłali mi dyplom przetłumaczony w języku angielskim. Nie wiem, czy to będzie wystarczające, żeby tutaj pracować w tym zawodzie, czy będę musiała tłumaczyć. No przetłumaczony mam, tylko nie mam nostryfikowanego dyplomu. Zobaczę, najpierw aplikuję i spotkam się z pracodawcami. Zobaczę, co oni mi powiedzą, dam im papiery. No pokażę, tu Andrzej mówi, żeby pokazać te drzewo. Te drzewo akurat uschło, mi się wydaje. Nie? To jest takie drzewo? O kurczę. I ten porost właśnie, nie? Tobie się podoba ten porost? Tak, te włosy jakie ma dziwne. Tam zobaczymy, dlaczego wisi. No. Fajnie to wygląda. O, i to spada. Ale skąd to się bierze? Dziwne. Poranny spacer, ja uwielbiam ten poranny spacer z juniorkiem. Tak, te słońce daje mi taką energię na następne kilka godzin. Całego dnia. Wszystko jest podobne, tylko może tak nie rośnie pięknie jak tutaj. Dlatego, że tutaj jest ciepło, wilgotno, deszczowo, słonecznie. Zobaczcie, jak pięknie trawniki są poprzestrzygane. W Polsce tak nie ma. Mhm. Nikt o to tak, nie dba. Tutaj, szczególnie w tych progach, no to nie? To jest szczegół do zrobienia, ale bardzo ładnie wygląda. Estetycznie, czyściutko. To prawda. My też staraliśmy się to robić w domu z tą trawą. Ale słuchajcie, to jest tak ciężko, bo to trzeba mieć tą dodatkową nakładkę i trzeba cały czas to robić i nie zawsze nam się chciało. A tutaj ktoś robi nam, a my sobie możemy tylko podziwiać. Cisza, spokój. Jest godzina 8:50. No, przyjemnie, spokojnie. A tu jest biuro, prawda? Biuro. Do którego można wchodzić, załatwiać sprawy. Fitness club. A pani zobaczcie, jak sobie wyrzuca śmieci. Jaką łatwą drogą. O, a tam jest ten bilard, który widzieliście na początku, pierwszy raz jak przyjechaliśmy. Słuchajcie, takie mieszkanie tutaj w apartamentach jest bardzo fajne, bo zobaczcie, rano idziemy sobie na spacer z Andrzejem. Nie musimy kosić trawy, nie musimy sprzątać, nie wiem, wielkiego domu, jak mieliśmy wcześniej. Ten dom był fajny, lubiliśmy go, ale tam było tyle pracy. Ja już od rana musiałam kopać ogródek. Jak nie ogródek, to w domu sprzątać, nie wiem, tam jakoś dużo się brudziło. I ulice są czyściejsze, samochody się nie tak nie brudzą jak w Polsce. Mieszkania się tak nie brudzą, bo może dlatego, że też są zamknięte okna i jest klimatyzacja. Także taki plus mieszkania w apartamentach, bardzo się tym cieszę. Andrzej robi zdjęcia samochodom dla kolegów z Norwegii. Nissan, zobaczcie jaki jest duży. To są samochody, słuchajcie, amerykańskie. Zobaczcie, gdzie jest lusterko.
Na jakiej wysokości? Andrzejowi się podoba. Jakie klamki ma, wow. Naprawdę, jaki ogromny. Zobaczcie w porównaniu do człowieka, jaki ten samochód jest duży. I tu dużo jest takich na osiedlu. Oliwka chodzi do szkoły czarterowej. Czarterowej, czyli takiej lokalnej, nie takiej publicznej. I ta szkoła jest jakby dofinansowywana poprzez chyba państwo trochę dofinansowuje, ale i rodzice. Tak samo rodzice. Fajna ta szkoła, tylko że no właśnie są takie różne dziwne rzeczy, do których my nie jesteśmy przyzwyczajeni. Że w piątek na przykład dzieci mogą przychodzić w ubraniach swoich, nie w uniformach szkolnych, tylko normalnych, ale muszą wpłacić do szkoły dolara. Dolara, mają opcję, mogą sobie wybrać, to nie jest konieczne. Tak, nie muszą. I może dzisiaj Wam pokażę, zobaczycie, jak dyrektorka szkoły, dyrektorka, naprawdę, główny dyrektor szkoły, co robi, jakie ma zajęcie po południu, jak się odbiera dzieci, co ona robi, udziela się w różny sposób, tak inaczej niż w Polsce. Ja idę wyrzucić śmieci juniorka, a Andrzej Wam pokaże samochody, jakie fajne są, takie inne. Chrysler Crossfire, taki ładny na dużych kołach, felach aluminiowych. Albo ten Chevrolet, typowa amerykańska furka. Ładny, tu jest GMC, taki traczek. I to robią nawet w czterech cylindrach. Tam chyba 2,5 litra niecałe, 2,4 czy 2,7. A czy w Polsce one są? Nie. To robią w wersji sześciocylindrowej z napędem fajne, na 4. Przodu, jaki fajny. Ale bardzo ładny. GMC taki trochę jak Cadillac. No naprawdę. Bo oni razem działają. Aha. GMC. Ale ten Chevrolet Camaro. No też fajny. To są modele SS. Aha. Z korwetowskim silnikiem. Aha. Mają do nawet 7 z turbo do 700 koni. Zobaczcie, jaka fajna też korwetka. Z otwieranym dachem. Tak, z otwieranym dachem. Taka sportowa. Ja jestem zakochana w sportowych samochodach, to znaczy w niskich samochodach. Ale zobaczcie tu z tyłu, ten tył, to wszystko. Fajne. Jedziemy z Jędrusiem do Walmartu zakupić poszewki dla dzieci, bo jeszcze nie mają. Bo na razie się relaksowaliśmy w basenach, nad morzem i w ogóle mieliśmy długie wakacje. Po tej ciężkiej przeprowadzce musieliśmy sobie zaoferować takie swoje rodzinne wakacje, więc teraz już jak mieliśmy materacę, to już cieszyliśmy się z tego, a teraz musimy dalej. A teraz chcemy more. Jeszcze more więcej. And more and more. Tak, więcej produktów, więcej. Nie no, musimy poszewki kupić dzieciakom. Zobaczcie, jaki samochód, Boże. Jakie koła. I to dziewczyna, kobieta. To ja myślałam, że mój Jeep jest duży. Te same kwiatki, co u nas na osiedlu, ale lepiej kwitną. A zobacz te, jakie mają. Fajne. Takie sznureczki. Jak sztuczne, słuchajcie. Na dzień dobry. Bakterie zabiją. Tak. Czyli jesteśmy killersami amerykańskimi. Zabijamy. Te nasze zakupy w Walmartie skończyły się tak, że nie mamy zakupów. A zrobiliśmy prawie pół koszyka zakupów. I niestety przy kasie okazało się, że nie działa kasa, że coś tam bulgocze. Pikało mu, trykało, jakby ktoś był naświetlony, radioaktywny z Czarnobyla. Tak, i słuchajcie... I po 5 razy wyskakiwało. I 217 cena tam, patrzę, zerknę, mówię, wow, 217 dollars, man! That's a little bit too much. Tak, i ja kupiłam słonecznik, a słonecznik był, pokazał się 4 razy. Jakieś tam inne produkty tak samo, ale dziadek skanował. Bo słuchajcie, co było śmieszne w tym wszystkim, ale też i fajne, że w Walmartie pracują tutaj starsi ludzie w wieku, nie wiem, ja myślę, że on miał po 60 spokojnie, 65 mógł mieć, co nie? 70 nawet, słuchajcie, i pracował na kasie. I oni tak wolno to wszystko robią, nikt do nich nie ma o to pretensji, oni po prostu robią i robią. Mają czas. Mają czas, no w przeciwieństwie do nas, my się spieszymy po Oliwkę i powiedzieliśmy, że zostawimy te zakupy, wrócimy po nie, ale dziadkowi tak naprawdę potrzebna jest nawet tak do godziny czasu, żeby on to ogarnął z powrotem, bo naprawdę wolno się ruszają. I to jest taki, można powiedzieć, minus Florydy, ale i plus.
plus, dlatego że jak tacy ludzie mają pracę, to my jak najbardziej będziemy też mieć. Proszę. Oliwka się dużo uczy, mogę wam pokazać, co Oliwka ma. Oliwia ma taką lekcję. Mam tutaj wszystko, całą książkę moją, jest w komputerze. Dokładnie. Nie musi kupywać książek. Ogólnie jest bardzo łatwe, ale język. No właśnie, także musi tłumaczyć na... Translator bierze i tłumaczy niektóre rzeczy, a niektóre wie. Chciałabym pokazać kanapy, bo nie wiem, czy widzieliście nasze kanapy. Kanapa jest, fotel i ona jest rozsuwana i my tu śpimy, bo pytaliście się, gdzie my będziemy spać. No to właśnie my tu śpimy, Oliwka śpi w tamtym pokoju, Krystianek śpi w tamtym pokoju. Walizka jest przygotowana, jak myślicie, dla kogo? Ktoś u nas wyjeżdża do Polski, do was wyjeżdża, kochani. Andrzej przygotował sobie walizkę, bo za 2 dni wyjeżdża i zostajemy tutaj w trójkę, tylko ja, Krystian i Oliwka. A ja, słuchajcie, dzisiaj zdobyłam, jako pierwsza, jako jedyna zdobyłam prawo jazdy Florydy, ale nie musiałam zdawać testów. Okazało się, że miałam prawo jazdy z New Jersey i okazało się, że wcale nie muszę zdawać ani testu, ani jazdy. A ja natomiast mam dla was dzisiaj quiz, moi kochani. Odpowiedzcie mi na pytanie, która jest większa walizka? Mi się wydaje, że ta. Myślę, że są takie same, słuchajcie. Na coś taka duża? Bo lecę do Polski po wieprzowinę. Po kiełbasę lecę. Kiełbasę, boczki. No tak. I inne rzeczy. Schaby, no tak, bo my lubimy takie rzeczy. O, żeberka, tak. My tęsknimy za jedzeniem polskim i za ludźmi. No. Co? Wow. Co? O Jezus, jaka będzie w Ameryce. Zobaczcie, odwrotnie ktoś myślał, że Oliwka może być gruba, jakaś taka overweight. Widziałeś, Andrzej, jakie ma mięśnie, Oliwka? Jakie żyły. Ale jakie chude te. Widzicie, to wcale nie jest tak, że w Ameryce trzeba być grubasem. Jak się ćwiczy fitness i siłownie. Zrobiłam prawdziwą zupkę kapuśniaczek. Zrobiłam na... bo kapusty nie mogłam znaleźć w amerykańskim sklepie, więc Andrzej pojechał do polskiego sklepu i kupił kapustę kiszoną. I to jest ze słoiczka kapusta kiszona, jest naprawdę całkiem dobra. Kurczaczka dałam ekologicznego, bez sztucznych dodatków, bez GMO. Hodowany w naturalnych warunkach, certyfikowany, organiczny. Więc też mnie to kosztowało, ale słuchajcie, taka zupka na 2 dni jest jak znalazł i wcale to nie wychodzi jakoś strasznie drogo. Potrzebuję też ziela angielskiego. My nie wzięliśmy nic, musimy wszystko kupować od początku. I poprosiłam Krystiana i rzeczywiście teraz ten allspice to oznacza ziele angielskie. Tylko, że zobaczcie, jest zmielone. Teraz wam pokażę. To wygląda tak. Tak samo pachnie, a jeszcze bardziej aromatycznie, bo jest zmielone. Jest bardziej intensywne w zapachu. To jest moja kolekcja ziół na razie. Nie za duża, nie za tęga, ale z każdym dniem będę robiła sobie zakupy. Te bardzo popularne w Ameryce to są takie petite carrots i one są malutkie. To są takie, czy baby carrots nieraz się mówi na nie. Staram się kupywać organiczne i bez GMO. Staram się, żeby to jedzenie było jak najbardziej zdrowe, bo ja na to zwracam uwagę. Ale to wszystko kosztuje i warzywa naprawdę to są dużo droższe niż w Polsce. Już się cieszę tym, że będę sadziła na Florydzie nasionka i chcę posadzić właśnie marchewkę, pietruszkę, wszystko to co do rosołu, plus myślę, że jeszcze pomidory, ogórki, jak mi się fajnie urodzą, no to będę próbowała, będę eksperymentowała, będę czytała na ten temat i mam balkon, mam słońce, wodę. Ujej, maleństwo. Chciałaś jako malutka. No, taki taka baby. Malutka. No. Taka jak to. Taka. One są fajne, słuchajcie, ja je lubię. Nie wiem, one mi sprawiają radość, że one tak skaczą i są takie słodkie. Takie malutkie. No. Albo nawet te są takie fajne, takie, takie duże. Tak. Chociaż te duże też są fajne, ale najfajniejsze są te malutkie. No zobaczcie, one nie widzicie ich, bo one się ciągle no, rozmawiamy z wami, a one cały czas po prostu uciekają, tylko się tu ruszają. O, zobaczcie. Nie wiem, czy zauważycie. O, następna.
wyskoczyła. O, tutaj następna? Też skoczyła? To dawaj. Na bombę prawdziwą. Oglądajcie zawsze, tak, oglądajcie zawsze Facebooka, zaglądajcie do naszego Facebooka, bo tam są live'y i często tam Oliwka opowiada coś o sobie. I nazywamy się Dudki. Tak, nazywamy się Dudki na Facebooku, a zresztą macie tam w linku na dole, macie opis i tam w opisie jest podany link. Tak, dokładnie. Kończymy naszą zabawę i kończymy nasz dzień i tak samo kończymy vloga. Powiem Wam tak, że w nocy nie ma jaszczurek, ale za to często widać węże, niestety. I trzeba uważać, co nie? Tak. A my siedzimy w takim miejscu, gdzie jest mało ludzi i one mogą tu być właśnie. To prawda. Ale my możemy ruszać nogami. Ja myślę, one są okropne. No, te węże są obrzydliwe. Tak się wiją strasznie. I są takie cienkie. Są małe, ale są nieprzyjemne, powiem wam. I są bardzo brzydkie. Są takie czarne, brzydkie, takie tak wijące się. Tak jak taka glizda jakaś obrzydliwa. Taka duża glizda. No, duża glizda. Gdzie? Tak, jak idziemy, to one tak szybko wiją się tak. I uciekają w trawę. No, one żyją po prostu w trawie, w nocy. A w dzień w ogóle nie wychodzą. Nie widać ich na ulicach, na ścieżkach rowerowych. No nie ma, bo jest za gorąco być może. One lubią wilgoć i noc. Dobra, idziemy do wody, bo nas coś gryzie. Zobaczcie, jak ciemno, jak mroczno tu jest, a my tutaj będziemy pływać. Zobaczcie, takie fajne zakończenie, takie naprawdę basenowe, fajne, wesołe zakończenie. Zapraszamy. Oliwko, prosimy na podest.